9 lutego 2024 roku rozpoczęły się największe od lat protesty rolników w Polsce, a wcześniej w Europie. Wszystko zaczyna się u nas od blokady aż 260 miejsc w całym kraju. Protesty mogą potrwać uwaga do marca albo i dłużej. I pewnie tak jak ja zastanawiacie się, o co tu tak naprawdę chodzi. To znaczy, jaki rolnicy mają powód, by protestować i co może być pod tym schowane. Za moment przedstawię krótkie streszczenie faktów i analizę tego, co najważniejsze. Sięgniemy głębiej pod dywan tych faktów. Postaram się też rzucić światło na stronę finansową i ekonomiczną protestów i tego, co nas czeka. A to może mieć znaczenie dla naszych kieszeni. Zaznaczam jednak, że to skrócona analiza, bo jeśli miałbym przygotować pełną, pogłębioną to na tym kanale dla Państwa, to takie wideo pewnie by musiało potrwać z dwie godziny. Zapraszam teraz do oglądania dalej, a wcześniej do zasubskrybowania tego kanału. Polecam też dać łapkę w górę, a nawet udostępnić to wideo znajomym. Jeszcze szczególnie dla nowych widzów ukłony. Dzień dobry Państwu ponownie. Nazywam się Tomasz Piekielnik i na tym kanale dzielę się z Państwem tym, co ważne, m.in. ze świata finansów, ekonomii, biznesu i podatków. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom, jak optymalizować podatki, zabezpieczać firmy, majątek przed ryzykami, bronię przedsiębiorców przed niekiedy zuchwałym fiskusem w postępowaniach i kontrolach. Prowadzę też kursy i szkolenia. To moja pasja już od kilkunastu lat. Ten kanał umożliwia mi jednak dzielenie się z Państwem moją pasją, jaką jest uważne śledzenie rzeczywistości. A robię to od lat, stale i doszukuję się zawsze drugiej strony medalu, o której Państwu tutaj donoszę. Wracając jednak do tematu dzisiejszego wideo, na początku trzeba powiedzieć, że od dłuższego czasu protestują rolnicy w Europie. Ich skala, czy skala tych protestów i postulaty rolników nie przebijają się do mediów głównego nurtu, choćby do telewizji, według mnie, tak jak powinny. Tak jakby komuś zależało, aby społeczeństwa nie mogły identyfikować się, czyli albo ludzie nie mogli identyfikować się z protestującymi. Powiem więcej, przekaz w mediach według mnie nie pozwala na zorientowanie się w tym, co najważniejsze. Mianowicie, o co chodzi z tymi protestami? Dlaczego one się odbywają? Co do najważniejszych faktów, to pozwólcie, że przybliżę je na podstawie publikacji. Za chwilę do niej zerkniemy, korzystając z prawa cytatu. I słuchajcie, uważnie, drodzy Państwo, tego co mówię wprost i między wierszami. Bo jak dla mnie, w Unii zapadają decyzje, które nie mieszczą się w głowie. Albo jest to sabotaż naszego kontynentu, albo te decyzje ma, mają jakieś podłoże, o którym to podłożu nic nie wiemy i nic nam się o nim nie mówi. Jeszcze zanim zerkniemy do, do publikacji, powiem, jakie postulaty mają rolnicy w Europie. A tak naprawdę protesty w Europie trwają już od wielu tygodni. Dodam też, jakie postulaty są w Polsce, bo tutaj. Nie powinien dziwić fakt, że w pewnej części są one wspólne. Otóż po pierwsze, wszyscy rolnicy w całej Europie domagają się zakazu niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy. Według mnie to zrozumiałe z dwóch powodów. Raz, że nie spełniają one europejskich norm, no i nie mogą spełniać, bo przecież Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Nawet nie są te produkty rolne, te płody rolne poddawane pod tym, kon pod tym kątem żadnym badaniom. A dwa, w skrócie, że Ukraińskie żyźniejsze gleby oraz produkujące intensywnie gospodarstwa mogą zalać rynki europejskie tanimi płodami rolnymi w niewyobrażalnie olbrzymiej skali. I tym samym spowodować konieczność jęk jeszcze większych dopłat rolnikom w całej Unii. Albo wprost doprowadzić do bankructwa większości gospodarstw rolnych, które szybko zostaną odkupione pewnie przez te same lub zaprzyjaźnione fundusze, które są właścicielami gospodarstw ukraińskich i kto wie jeszcze jakich. Więcej informacji o tych gospodarstwach znajdziecie Państwo na innych moich nagraniach, na innych moich wideo. Między innymi 9 miesięcy temu nagrałem materiał pod tytułem Niewygodne fakty, import zboża z Ukrainy. Polecam to wideo. A jeśli zastanawia Was, po co to wszystko ma się wydarzyć, to nie wchodząc teraz za głęboko powiem, że wystarczy ubić europejskie rolnictwo, by kontrolować ten sektor z zewnątrz. Nie tylko sektor dotyczący produkcji, czyli podaży. Żywności, ale też i popytu w pewnym sensie. Kontrolować konsumentów. Tak działają bezwzględni i finansiści, nie miejmy co do tego złudzeń, i wielki biznes. Przejmuje jakieś firmy, czy w tym przypadku ziemię i gospodarstwa, nie muszą na nich produkować. Może będzie opłacać się dostarczać żywność z innych miejsc na świecie. Tam, gdzie będzie taniej produkować, tam, gdzie nie ma norm żadnych CO2 i tak dalej. Działa to przecież następująco. Jeżeli jakaś korporacja, jakiś koncern chce przejąć w danym państwie lub w danym rejonie po prostu rynek, zwykle wyszukuje działającą tam konkurencję i ją kupuje. Przy czym po zakupie nie oznacza to wcale, że ta firma, kupiona już, będzie dalej funkcjonować. Można ją przecież zamknąć. Bo jeżeli koncern ma zdolności produkcyjne lub może je tanio rozbudować gdzieś tam w innym miejscu, to zakup firmy na rynku, na którym właśnie teraz ustala powiedzmy swój, ta, swój target, czyli swój, swoje centrum zainteresowania, ma tylko na celu opanowanie tamtejszego rynku w rozumieniu pozyskania stamtąd klientów. I tak to niekiedy jest, że firmy produkcyjne stają się potem firmami po prostu handlowymi. Niczego nieświadomi klienci, konsumenci często myślą, że dalej kupują marki danego produktu, a tak naprawdę już nie ma on z tym produktem wytwarzanym pierwotnie przez tą firmę nic wspólnego, bo ona po zakupie przez koncern jest tylko wydmuszką handlową, która oferuje produkty produkowane gdzie indziej. Po drugie, wszyscy rolnicy potestują przeciwko proekologicznym przepisom forsowanym przez Unię Europejską, która drastycznie podnosi koszty produkcji żywności i w ogóle wywraca do góry nogami wiele. Chodzi o walkę Unii Europejskiej z emisją dwutlenku węgla, w skrócie CO2. Jak dla mnie, to ogromny spisek dziejowy i potężny sabotaż unijnych polityków, a także walka w istocie z, eu z europejskimi rolnikami, konsumentami, przemysłem czy w ogóle europejskim dobrobytem. Chcecie wiedzieć dlaczego? Przykład czy dowód, proszę bardzo. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej według ostatnich analiz, wszystkie te państwa razem odpowiadają, wiecie za ile procent światowej emisji? Uwaga, trzymajcie się mocno. Aż za 6% światowej emisji. Powtarzam, 6%. Proszę o to dowód. Publikacja Rzeczpospolitej z dnia 22 maja 2023 roku autorstwa pani Aleksandry Bałdowicz pod tytułem Teoretycznie dobra wiadomość o unijnej emisji gazów cieplarnianych. Zobaczcie Państwo sami fragment. Oto publikacja. Jak widzicie, przechodzę do części, którą chcę Państwu tutaj zacytować. Czytamy. Zgodnie z ubiegłorocznym raportem Europejskiej Agencji Środowiska, a to jest publikacja z maja 2023, czyli zgodnie z raportem z 2022 roku Europejskiej Agencji Środowiska, unijne emisje gazów cieplarnianych spadły w latach 1990 do 2020 o 34%. Unia Europejska wciąż pozostaje jednak szóstym największym emitentem na świecie, generując około 6%. To oznacza, że przed Unią Europejską są takie państwa, czy takie można powiedzieć mocarstwa, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. Każdy z nich generuje emisji na poziomie 20 kilku procent około. Wobec tego sami Państwo widzicie, rozumiecie, że chyba chodzi tutaj o coś innego niż emisję, niż redukcję emisji gazów cieplarnianych, bo My w Europie, włączając wszystkie państwa Unii Europejskiej, odpowiadamy za tylko 30, z, tylko za 6%. Tak więc wytłumaczcie mi, proszę, co zmieni ten absurd. Ta według mnie chora rzeczywistość, nawet jeżeli całkowicie Europę zaoramy i nie będzie tu nic produkowane, a jeśli będziemy tylko świeższe, bo nie będzie tu nic uprawiane, żadna zwierzęta nie będzie hodowana. No to przecież poprawimy światowy klimat czy świat generalnie o 6%. Poprawimy w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Ale przecież w innych częściach globu, na przykład w Chinach, Indiach, Afryce czy USA, kto powiedział, że tam będzie następować redukcja? Być może te państwa zwiększą swoją emisję gazów cieplarnianych, bo trzeba będzie więcej tam produkować, żeby Europejczykom dostarczać żywności, ubrań. Artykułów i wszelkiej maści, drodzy Państwo, dóbr, tzw. szybko zbywalnych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Przecież trzeba będzie wszędzie tam wyprodukować rzeczy, ubrania, a nawet super zeroemisyjne auta elektryczne do nas przywieźć. No, chyba że zrealizować ma się jakaś inna koncepcja rodem z książek Klausa Schwab, albo jeszcze inna, drodzy Państwo. Obserwujmy rzeczywistość, aby wyciągać odpowiednie wnioski. Wracając jednak do tematu stricte rolników. Czyli po trzecie, rolnicy przykładowo w Niemczech sprzeciwiają się dodatkowo redukcji dopłat państwowych, które zostają im udzielane. Ich koledzy z kolei z Grecji walczą z bardzo mocno rosnącymi kosztami energii, które windują produkcję czy koszty produkcji rolnej, przeciwko protestują także przeciwko niewystarczającemu pakietowi wsparcia finansowego po oklęskach, które tamten kraj też dotknęły. Zerknijmy teraz już do pozostałych publikacji, które Państwu przygotowałem i obiecałem zreferować. Publikacje, które tu przygotowuję, mają różne daty, ale jak Państwo już na zapewne wiecie, od stycznia, a w zasadzie nawet od grudnia 2023 roku trwają protesty rolników w innych państwach. Styczeń to był okres mocnych protestów w Niemczech, ale nie tylko, bo we Francji, bo w Grecji i w innych państwach także. 9 lutego to start protestów w Polsce. Zobaczcie, o co tutaj tak naprawdę chodzi, czyli zaglądamy nieco pod dywan teraz tych wszystkich spraw. Publikacja Rzeczpospolitej z 6 lutego 2024 roku, a więc całkiem świeża publikacja. Unia Europejska chce ostrych cięć emisji gazów cieplarnianych, Pomoc ma mały atom. Komisja Europejska proponuje energetyczną rewolucję. Nowy plan ograniczania emisji CO2 o 90% do 2050 roku, dopowiadam, oznacza, że energetyka, w tym także ta nasza krajowa, powinna już być praktycznie całkowicie zdekarbonizowana, czytaj, zaorana, zreformowana, zastąpiona jakimiś nowymi źródłami energii czyli energią solarną, energią wiatrową, a być może nowymi rodzajami energii. I teraz nie chcę nic mówić tutaj prześniewczego, tylko być może przyczyna tego stanu rzeczy leży zupełnie gdzieś indziej. Być może rządzący Europą wiedzą, że należy wycofać się z dotychczasowych źródeł energii, ale wiedzą dlatego, że w kolejce gdzieś tam czekają już nowe źródła. Jakiś czas temu światu biegła informacja, że Chińczycy zakończyli sukcesem, zakończyli pozytywnie testy nad jakimś nowym, bardzo tajemniczym źródłem energii. Nazywało się to sztucznym słońcem. Być może część z Państwa pamięta, linki w internecie są jeszcze do odszukania i do odnalezienia. Być może Państwo europejskie wiedzą, że za chwilę nastąpi potężna rewolucja energetyczna. To niczym, drodzy Państwo, kilka wieków temu. Czy 1-2 wieki temu nastąpiła rewolucja związana z rozpowszechnieniem wydobycia i wykorzystania przede wszystkim ropy naftowej, olejów napędowych, benzyny to czym do tej pory napędzamy nasze samochody, ale także związana z węglem kamiennym, z jego wydobyciem. Kto to wie? Wracając tutaj do tej publikacji, zerknijmy co dalej. Czyli jeżeli analizujemy pod kątem prawdopodobnych najbardziej wersji wydarzeń, czy tutaj nie nastąpi żadna totalna rewolucja energetyczna, to wydaje się, że działania Unii Europejskiej są niczym sabotaż. Ja w tym momencie nie oddaję tutaj głosów za żadnym ze scenariuszy, tylko chcąc i Państwa horyzont, punkt widzenia nieco rozszerzyć, poddaję pod wątpliwość to, że rzeczywiście działania Unii Europej Europejskiej są sabotaż, sabotażem. Owszem, tak należy to ocenić, w mojej ocenie, ja to tak oceniam, jeżeli faktycznie europejscy zarządcy nie przygotowują nas w ten sposób, nie antycypują tego, o czym być może wiedzą, co tutaj Państwu poddaję jako być może możliwy właśnie scenariusz. Tego, że Europa tak naprawdę przygotowuje się na jakąś transformację energetyczną. Może właśnie na jakieś otwarcie w kierunku Chin, w kierunku energii stamtąd, a niekoniecznie paliw kopalnych z takich rejonów jak Rosja czy Bliski Wschód czy Stany Zjednoczone. Zobaczymy, tego nie wiemy, warto się temu przyglądać. Zerknijmy jednak do tego, co opisuje mainstream, czyli prasa tak zwana głównego nurtu, aczkolwiek tutaj cytuję rzeczpospolitą, publikację pana Bartłomieja Sawickiego, czyli co prawda medium głównego nurtu, ale w mojej ocenie jak najbardziej godne uwagi i tak zwane rzetelne. Komisja opublikowała ocenę skutków dotyczącą możliwych sposobów osiągnięcia uzgodnionego celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Drodzy Państwo, czyli jeżeli nie nastąpi ta rewolucja energetyczna, jako ten scenariusz B, o którym nam się nie mówi, to brzmi to jak absurd. Brzmi to jak absurd, dlatego że czy wyobrażacie sobie, iż w Europie zredukujemy o 90% emisję? To oznacza, że i tu pytanie teraz, czym będziemy jeździć? Co będziemy się ubierać? Czym będziemy się żywić? Prawda? Czym będziemy się ogrzewać? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te pytania myślę, że są zasadne, a to z tego powodu, że Unia Europejska mówi: "Musimy ograniczyć o 90% do 2050 roku emisję dwutlenku węgla, czyli gazów cieplarnianych". Mówi wcześniej w ramach programu, który już trwa, jest realizowany Fit for 55. Że do 2030 roku ta redukcja nastąpi o 55% w stosunku do tam okresu wyjściowego z lat 90. drodzy Państwo. A więc brzmi to jak szaleństwo, ponieważ mówi nam się, musimy zrobić, musimy zastąpić dotychczasowy system, ale nie mówi się czym. Czyli musimy z niego zrezygnować, ale nie mówi nam się zastąpić na co? Może w ten sposób. Bardzo ciekawe, prawda? Kolejna publikacja, tym razem gazeta prawna.pl i opracowanie, czyli artykuł autorstwa pani Katarzyny Brody. W Niemczech nasilił się protest rolników. Na ulicach obornik i płonące opony. To publikacja z 1 lutego. I to takie apogeum protestów niemieckich rolników, drodzy państwo. Rolnicy w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt prowadzą kolejną akcję protestacyjną. W nocy Magdeburg, czytamy, w nocy w Magdeburgu doszło do nasilenia protestów. Rolnicy między innymi podpalali opony i wysypali obornik na ulicę. Przy okazji, ten obornik, o czym mało nam się tutaj w mediach takich jak stacje telewizyjne mówi, był wylewany nie tylko w Niemczech, ale w Brukseli, w Berlinie, pod centralami instytucji, urzędów państwowych czy europejskich. W ramach środowego protestu rolnicy zablokowali także drogę w strefie przemysłowej zlokalizowanej na, pomocy, na północy Magdeburga. Na miejscu kilkukrotnie pojawiła się policja z kilkoma pojazdami Straży Pożarnej, która gasiła podpalone opony. Bo, drodzy Państwo, nie oszukujmy się, ale te zmiany, które proponowane są w tym momencie przez Unię Europejską, oznaczają tak naprawdę, że w Europie nie będziemy produkować żywności, nie będziemy hodować zwierząt y, hodowlanych. Y, nie będziemy żywić się mięsem, nie będziemy jeździć samochodami spalinowymi, nie będziemy domów ogrzewać nawet gazem ziemnym, bo to wszystko będzie zakazane. Albo to wszystko będzie tak przesadnie drogie, czyli obciążone różnego rodzaju opłatami i opłatami za emisję tak zwaną, prawda, czy za tak zwany ślad węglowy, o czym już coraz częściej donoszą merytoryczne źródła informacji, argumentując, czy eksperci w nich cytowani, Często przedstawiciele renomowanych firm doradczych, analitycznych, doradztwa strategicznego, a także kancelarii prawnych. Donoszą nam wszyscy eksperci, że właśnie kluczowe jest, aby przedsiębiorcy szczególnie włączyli w jakimś sensie w zarządzanie swoimi firmami aspekt tzw. śladu węglowego. I tłumaczą z jakich powodów. Nie czas i miejsca, by w tym wideo o tym rozprawiać, bo wydłużyłoby nam się to wideo, jak wspomniałem, może do dwóch albo do nawet trzech godzin. Wrócę jednak do tematu. Chcia Chciałem Państwu tylko ten aspekt zaawidować. Kolejna publikacja, jak tu Państwo widzicie, również Rzeczpospolita, 1 lutego 2024. Protest rolników w Brukseli. Parlament Europejski obrzucony jajkami. Policja użyła gazu. Zwróćmy uwagę. Autorem publikacji jest osoba, która podpisuje się tutaj pseudonimem ARP. W pobliżu Parlamentu Europejskiego było słychać odgłosy wybuchających petard, czytamy w relacji agencji Reutera. Rolnicy domagają się od przywódców państw unijnych większej pomocy w związku z podatkami oraz wzrostem kosztów produkcji. Protest spowodowany jest niezadowoleniem z proekologicznych przepisów forsowanych przez Unię Europejską, która podnosi koszty produkcji europejskich rolników. Oraz napływem taniej żywności do Europy. Ja tu dodam, to na tym etapie odbywa się drastyczne podniesienie kosztów w związku z tą redukcją gazów cieplarnianych, podniesienie kosztów produkcji żywności. W dalszych etapach, aby zredukować to CO2 o 90%, trzeba będzie zrezygnować. Nie tylko obłożyć podatkami, cłami czy dodatkowymi kosztami różnego rodzaju nośniki energii, które przekładają się także na wzrost kosztów żywności. Kolejna publikacja. Francuscy rolnicy zawieszają protesty po ustępstwach rządu, a hiszpańscy rolnicy szykują się na barykady. W ostatnich tygodniach i dniach Europa była świadkiem wzrostu niezadowolenia i frustracji rolników, którzy czują się zaniedbani i niesłuchani przez polityków oraz krajowe i unijne instytucje. Donosi portal topagr.pl i autorka pani Maria Kamiuk. Czytamy dalej. Francuski rząd ustępuje pod presją rolników. We Francji dwa główne związki rolników zdecydowały się zawiesić protesty i znosić dro blokady drogowe w całym kraju po tym, jak francuski premier przedstawił nowy zestaw środków, które postrzegają jako namacalny postęp. Co francuski rząd obiecał rolnikom? W tej publikacji, którą podlikuję też pod tym materiałem, można się z tym jak najbardziej zapoznać, drodzy Państwo. Następna publikacja, businessinsider.com, protesty rolników dały efekt. Unia Europejska wycofuje się z ograniczeń. I ponownie na zasadach prawa cytatu, przedstawiam tą publikację, pochodzi ona z 6 lutego 2024, autorem jest osoba oznaczona pseudonimem DS. Komisja Europejska wycofuje projekt zakładający ograniczenia, sto, ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie w Unii Europejskiej. Musimy wspólnie przeanalizować sytuację, podzielić się pomysłami i opracować scenariusze na przyszłość. Musimy wyjść poza spolaryzowaną debatę i zbudować zaufanie, wskazała szefowa komisji, odnosząc się między innymi do protestów rolników, które opanowały Europę. Drodzy Państwo, tak, zgadza się. Prasa donosi, że rolnicy niemieccy coś uzyskali i ustępują. Rolnicy francuscy coś uzyskali i ustępują. Rolnicy europejscy coś uzyskali, tak jak tu widzimy, bo komisja zdecydowała się na jakieś... Um, Drodzy Państwo, ustępstwa i procesy ustępują. Być może w Polsce też tego niedługo doczekamy, że rolnikom powie nasz rząd, słuchajcie, otrzymacie to, to i to, czy jakieś drobne, i rolnicy ustąpią. No i na ten moment absolutnie. Według mnie Europa czy zarządcy europejscy realizują strategię nogi w drzwiach. Czyli rzucili na stół propozycję, która waży, powiedzmy tak, obrazowo mówiąc, 10 ton. Rolnicy protestują. Mówią, za ciężkie, nie udźwigniemy. No to zdejmiemy wam jedną tonę. A super, zyskaliśmy jedną tonę. No nie, dalej jest 9 ton. Ale tak to może się zakończyć, bo ani słowa nie ma mowy publikacjach, przynajmniej o tym, że Unia Europejska wycofuje się z najważniejszych kwestii, z tych najbardziej drastycznych, które ja określiłem mianem sabotażu Europy. Oczywiście pod warunkiem, czyli tu przypis, że nie jest realizowany inny scenariusz, o którym nam się nie mówi, czyli przygotowanie Europy na przykład na totalnie inny, inny sposób obywania się z energią. Teraz publikacja ze stron radioz.pl, autorem publikacji jest pani Małgorzata Pelka. Artykuł z 9 lutego 2024 roku. Dlaczego rolnicy protestują? Trzy najważniejsze postulaty. Strajk rolników rozpoczął się 9 lutego. Blokady dróg mogą potrwać nawet do marca. Polska nie jest pierwszym krajem, w którym protesty mają miejsce. Wcześniej dochodziło już do manifestacji rolniczych we Francji czy w Niemczech. O co walczą protestujący? Przybliżamy najważniejsze postulaty polskich rolników. Drodzy Państwo, a więc tą publikację również podlinkuję, będzie można sobie ją do niej sięgnąć, czy z niej skorzystać. A teraz proszę Państwa, wyszukiwarka Google, tak, żebyście Państwo sami to na własne oczy zobaczyli, wpisałem Zielony Ład. Co nam się wyświetla? Wynik pierwszy, i nie jest to żaden wynik sponsorowany, czyli żadna reklama. Po prostu Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład. I na tych stronach dowiemy się. Drodzy Państwo, całkiem sporo na temat tego, co Unia Europejska rzeczywiście zamierza nam przygotować. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata, czytamy na stronach Komisji Europejskiej w zakładce dotyczącej Zielonego Ładu. Aby sprostać tym wyzwaniom, powstał plan działania. Europejski Zielony Ład. Przypomnę, ten plan ma za zadanie zrobić coś, z emisją w Europie gazów cieplarnianych, a ta cała Europa, ta Unia Europejska odpowiada za 6% światowej emisji. I podkreślam, ani India, ani Chiny, ani Afryka, ani Ameryka Południowa, ani Stany Zjednoczone nie walczą tak jak Europa, nie wprowadzają Zielonego Ładu. Ma on pomóc, ten plan, przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobno-oszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Uwaga, w mojej ocenie. Nie będziemy mieć żadnej gospodarki, jeżeli ten plan wypali i nie jest realizowany ten scenariusz, który zaznaczam jako tutaj scenariusz B, o którym nam się jeszcze nie mówi, czyli przestawienie Europy na korzystanie z innych nośników energii. Tak więc dlaczego nie będzie żadnej gospodarki? No bo nie da się produkować, nie da się wytwarzać w Europie, korzystając jedynie z energii solarnej, gdzie połowa Europy to nie są wcale państwa, w których ciągle świeci słońce. Zwróćcie Państwo sami uwagę, jakie mamy na dzień w Polsce. Podobne jest w Niemczech i w wielu innych państwach które stoją produkcją w Europie. A więc tak, ta gospodarka w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów. Co by to miało oznaczać? Oddzielenie wzrostu go gospodarczego od zużywania zasobów? Przyznam szczerze, warto być na ten temat głębiej zastanowić. Dalej czytamy. Ta gospodarka będzie taką, w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. Ciekawe, coś mi się wydaje, że są to tylko frazesy i hasła wstawione na tzw. sztandary Zielonego Ładu, drodzy Państwo. Czytamy dalej. Zielony Ład, Europejski Zielony Ład ma również pomóc w wyjściu z pandemii COVID-19. Będzie finansowany ze środków stanowiących 1 trzecią kwoty 1,8 biliona euro. To nie są miliardy, to nie są biliony amerykańskie, tryliony amerykańskie czy jakiekolwiek inne liczby, tylko to są biliony a więc mamy miliony, miliardy, potem biliony. Czyli to jest 1800 miliardów euro. Przeznaczone na inwestycje w ramach planu odbudowy Next Generation EU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. I jeszcze jedna ciekawa myślę publikacja tym razem portalu Money.pl, również publikacja bardzo świeża. Datowana na 9 lutego 2024 roku autorstwa osoby podpisującej się inicjałami PRC o tytule Janusz Wojciechowski do demisji, nawet premier PiS nie ma wątpliwości. Czytamy czarne chmury zbierają się nad Januszem Wojciechowskim komentarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. Nominowana tę funkcję był przez PiS, a mimo tego nawet Jarosław Kaczyński nie zostaje czy nie staje w jego obronie. Powinien zakończyć swoją misję. Będę go to prosił, mówił. Protesty rolników w całej Europie są sprawą poważną. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji. Tak o polskim komisarzu mówił wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. I drodzy Państwo, nie da się ukryć, że przyspieszenie tego ekologizmu, tego trendu w Europie odbywa się właśnie za czasów, kiedy to pan Janusz Wojciechowski szefuje rolnictwu w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o przegląd publikacji pracowych i ich komentarz z mojej strony na podstawie prawa cytatu, mam nadzieję, że Państwu się to podobało i uznacie to za wartościowy element tego dzisiejszego materiału i tego wideo. Przejdźmy teraz do podsumowania. Przygotowałem tutaj podsumowanie i będę chciał z Państwem się podzielić moimi wnioskami. Mam ich kilka. Wniosek pierwszy jest taki. Rolnicy protestują. Niemal w każdym państwie Unii Europejskiej, ale z delikatnie innymi postulatami. Czyli wszyscy wyciągają na standard kwestie zboża z e, Ukrainy, ale za każdym razem załatwiać chcą jeszcze jakieś swoje lokalne sprawy. Czyli każdej grupie leży coś innego na wątrobie. I jest jednak tu wspólny mianownik. To ten ekologizm Brukseli czy Unii Europejskiej, to programy Fit for 55 i program, programy neutralności klimatycznej do 2050 roku. Natomiast finalnie jak widzieliśmy to na przykładzie Francji czy Niemiec i być może za chwilę zobaczymy to na przykładzie Polski, rolnicy, gdy zostaną zaspokojeni w obszarze na przykład dwóch innych postulatów, które wynieśli na swoje sztandary, ale nie w obszarze tego najważniejszego dotyczącego e, związanego z emisją gazów cieplarnianych, będą zadowoleni i odstąpią od protestów. No to tak naprawdę będzie pirrutowe takie tylko i wyłącznie teoretyczne zwycięstwo, teoretyczne i na krótką metę. Nie żebym generalnie tak sam był przeciwny czystemu powietrzu, czy dobremu ekologicznemu jedzeniu, ale to, co robi Unia z programem Fit for 55, który ma być osiągnięty do 2030 roku, redukcja o 55% gazów cieplarnianych, czy, czy, czy programem neutralności klimatycznej do roku 2050, no to w mojej ocenie jest czymś absurdalnym. Wniosek drugi. Uważam, że dzieje się jakiś sabotaż i europejski zamach stanu na obywateli tego kontynentu, na ten dobrobyt, który tu w Europie był. Zapewne jest coś zaplanowane. Być może też istnieje scenariusz tego wszystkiego, jakiś, drodzy Państwo. A może istnieje jakiś plan B, przygotowanie, przestawienie całej Europy na jakieś inne nośniki, na jakąś inną energię, na jakiś inny system energetyczny, gospodarczy, kto to wie. Na ten moment jednak, według mnie, trudno to do końca odgadnąć, rozszyfrować. Niemniej obiecuję Państwu, że będę starał się przynajmniej trzymać rękę na pulsie, obserwować co się dzieje i donosić Państwu o tym, co wydarzyć się może z naszą rzeczywistością, z naszą ekonomią, z naszymi finansami i nie tylko. Trzeci wniosek jest taki. Jeśli Unii wszystko się uda, to trudno mi sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała Polska i Europa za lat 10 czy 20. Szczególnie dziwne to będzie, bo przecież inne kontynenty czy państwa rozwinięte, a też państwa rozwijające się, mają gdzieś te unijne limity. W związku z tym, czy nie jest tak, że Europa bardzo szybko zostanie zdystansowana, zostanie w tyle? Przecież jest to, drodzy Państwo, przynajmniej dla mnie mentalnie nie do ogarnięcia, że taki sabotaż może być czymś rzeczywistym. Teraz przejdę do rekomendacji. Zwykle staram się powiedzieć jedno lub kilka zdań w przedmiocie zaleceń tego co państwu rekomenduję. Jednak tutaj trudno mi o jakieś sensowne rekomendacje dla państwa, nawet dla siebie samego. Może poza jedną. Trzeba się przyglądać temu, jak władza europejska zmienia naszą rzeczywistość ekonomiczną, finansową, ale także żywnościową, a także energetyczną. Finalnie uważam, że do tak drastycznych unijnych zmian z tym ekologizmem klimatycznym nie dojdzie, przynajmniej nie do końca. I uważam tak z kilku powodów. Po pierwsze, i taką mam nadzieję, nastąpi pozytywny przełom i ktoś to w końcu zawróci. Politycy się nawrócą lub ci trzeźwo myślący przejmą kontrolę i sami lub ze wsparciem, kto wie, strony militarnej, która też przejrzy na oczy, zrobi co trzeba. Chciałbym, żeby się ziścił pokojowo oczywiście tego typu scenariusz. Jest jeszcze inna ewentualność, że rozwinie się któraś z wojen. Ta na Ukrainie albo ta rozpętana na Bliskim Wschodzie. Albo jeszcze jakiś inny powiązany z tym wariant wtedy Europa też będzie musiała szybko przestawić się na gospodarki zbrojeniowe i cele klimatyczne zostaną włożone do kosza. Ostatecznie może też się tak stać że Europa jeśli chodzi o gospodarcze przynajmniej relacje zwróci się w kierunku wschodzącej potęgi i nowego biegu na sił na świecie czyli państw BRICS. Zresztą około pół roku temu też nagrałem kilka materiałów wideo na ten temat polecam na przykład film o tytule BRICS. Jak oni obalą dominację dolara i Europy? Na teraz bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o udostępnianie tego wideo i komentarze z Państwa opinią. Będą pomocne w tym, aby algorytmy YouTube'a dostrzegły ten materiał i ten kanał. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tomasz Piekielnik.